stoisz obok. No to co, po szklanie i na rusztowanie, nie? No, jedziemy. A tak jest tak przy robocie po kacyku, nie? Po imprezie. A trzeba, podobno najlepsza a trzeba na robić. Kaca jest właśnie ciężka praca, Janek. Mm. To jest to. Tak jest. No i co ja wam powiem? Patrzcie, mówią, że dzisiaj też niedziela jest niepracująca. A jednak... Ty, no podobno jest. No co to miało być te dwa tygodnie? One są co chwilę one są co chwilę. Pracujące. Janek, a wiesz co jest najlepsze? Czemu że... ja, powiedz mi, czemu ja streamuję w niedzielę niepracującą? Wiesz czemu? Bo dzisiaj hobbystycznie robisz. A, dzisiaj za przyjemności, a nie tak, za pieniądze. Tak, tak, tak. A powiedz mi, wiesz czemu my pracujemy dzisiaj? Bo my pracujemy w takiej, kurde, dziedzinie, że musimy być non-topper pod telefonem, czyli kurde, na awarię jeździmy. Myślisz, że budowa kopalni węgla to jest coś, co jest tak, takie ważne? Tak, bo trzeba ją jak najszybciej wbudować, bo wszyscy będą mieli w niedzielę zimno, bo nie będzie węgla. Okej, okay, dobra. To robimy to jak najszybciej. To... Ty, czekaj, pa. Zajadę tu na stację, będziemy mieli odkrytą stację. No. I jeszcze zatankujemy se. Dobra. Ale czemu on... A, bo to trzeba dopiero na niej zatankować, żeby ją pokazało na mapie. Hehe, śmieszne. Wiesz, jak się tankuje zdalnie, to strasznie drogo kosztuje, przynajmniej przy tych wielkich maszynach. Chyba, że to po prostu tak dużo jest ten... O. Tak dużo paliwa wchodzi, no bo w sumie wchodzi dużo. O Jezu. O kurde. Dawidek urwało mnie za... O Jezu. Janek, ty jest jakiś skaczący. Ja ty chyba pod alkomat pójdę. Ty, no, muszę wrócić. A to jest ciekawe, ja mam alkomat, ja sobie dmuchnę może, co? Ty, ale mi ostatnio kumple gadali o tych alkomatach, bo tam każdy kurde, no, w kieszeni ma alkomat, nie wiem jak to cię dzieje. No. No i mówił typ, że po pierwsze musisz mieć taki alkomat tam, nie, to taki nie najtańszy, wiadomo. No ja takiego nie taki mam. I tam no, za 200, 3 czy 5, nie? No ja mam taki po za drugie. 3. Z chemicznym też z tym. Czekaj. Po drugie nikt nie może go używać poza tobą. No. Po trzecie między badaniami. Między dmuchaniem musi być kilkanaście minut przerwy. A, o, tak, 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 tak. Bo nie tak, bo że na imprezie zdąży, wyciąga kurde, się wszyscy no dmuchają. No i co chwilę, kurde. No i musi być kalibrowany, nie? No ja mam kalibrację od razu. Więc... no więc on miał taką sytuację, że na jego było 0,1, a na kumpla pokazuje na przykład 1 promil. Mm. Nie, no to jest duża różnica. Teraz pokazałem wynik do kamerki. 0,0 pewnie. Trzeźwy jak świnia, no bo już jest kurde jaka godzina, stary. Przejdź przez krzaki, potnij rury za pomocą nożyc koparki. Co to, ej, teraz jest pytanie, Janek, jak pokazał 0,0, to znaczy, że zepsuty, nie? Nie no, czemu zepsuty? No bo, no, bo Dawidek powinien być pijany. Ty gadasz. Koparkę biorę. Stary, ja jadę teraz koparką, ja, bo ty ostatnio chciałeś te. Dobra, jaka jest, ty bierzesz to, to ja teraz wezmę spychacz, dobra. Gdzie te nożyce? Ty ostatnio miałeś z nożycami problem i płakajesz, że nie, ja nie umiem nożyc. Ja nie umiem. Przejedź przez krzaki, to jest bardzo ambitne zadanie. Co ty się tam uczysz? Ja cię wyprzedzam, nie młody uczę, uczniu. Tylko... Ty, wiesz co mi się, ale mam przypominanie, jak to mówi Klosuch. No. To mi się skojarzył Giant Machines od razu z tą maszyną. Ta, no mi też przypominanie od razu się włączył. Ale mam przypominanie. Tak było Giant Machines. Przełącz z badania alkomatu na IQ, to by było dobre, nie? Jakbyś dmuchał i tam ci mówi, no debil. Jak to się cięło? Spacja albo lewy przycisk. Chyba spacja, ale tylko musisz być na widoku ze szczypców. Na tabie. Ty, ale ta misja co jest teraz, to była identyczna w Giant Machines właśnie, że te rury trzeba było na wysokości tutaj. Nie! Po prostu w 2017 chyba mi się pomyliło. W tej poprzedniej wersji. Może było. No. Dobrze pokazało... Aha, ogarnąłem, dobra, bo ja sobie przeczytałem to, co ja chciałem. Co ty przeczytałeś? No bo... na szybkości spojrzałem na czat, a tam ktoś się śmiał, że przejąc z pokazywania IQ na alkomat. A ja myślałem, że ktoś mówi przejąc alkomatu na pokazywanie IQ. To mi 0,0 pokazało. Ale 0,0 IQ to by było... Ciężko mi się gada, wiesz. Cześć, to ja będę gadał za ciebie. Czosneczek, ty gadaj za mnie. Czosneczek?
No, mleko z czosnkiem takie, by mi tak fajnie w gardełku by mi ogarnęło. Chyba, żebyś wypił sobie ten szumi, czekaj, coś się dzieje z kablem mikrofonowym. No mój. O, już. No. Te mleko, byś się napił z takim mleko, a to dobre było to mleko. No. To było mleko dla dam, stary. Czy my dzisiaj, Janek, jesteśmy geek, będziemy geek wieczorem. Czy tobie się w ogóle będzie chciał przyjechać, bo ty już... Nie, no przyjadę, tylko jest problem z tym samochodem, wiesz, że ja się boję nim jeździć, że mi urwie koło w końcu, wiesz, że mi przekręci ten amortyzator gdzieś na bok i mi urwie koło. Kurde ci urwie. Nie no, mogę po ciebie skoczyć, nie? Tak. Możesz? No ale to później, kurde, będę musiał, chociaż... No ale później możemy razem wracać, bo możemy w ogóle pojechać, wiesz, do mnie i ode mnie pojedziemy tam, a potem razem jednym Uberem wracamy, po prostu my wyskoczymy, my sobie podzielimy rachunek i tyle, nie? A, kurwa, dobry pomysł, no. Bo po co dwa Ubery na dwie trasy niepotrzebnie hajsu dawać? Ty, no, to jest myśl. Dobrze kombinujesz. Ej, a ja bym się mógł napić, jak... no ale ile można pić? No, no nie, wątpię. No tam kurde piwko, a może wygramy jakieś piwko, bo tyś miał coś na barze wtedy, to tyś Mojito wziął, kurde. Mojito ja wziąłem. No, mogę dokładnie. Sobie zatrzymać na to, jak będę mógł pić, nie? Ty weź się odsuń tą kopartą, ja bym ci chciał Dobra, ja bym chciał ci pomóc, tylko niestety nie sobie jedna, takie maszyna jest jedna, niestety. To jest to, siema wszystkim. Pip przyjedzie? No, Janek, chowaj flaszkę. Ty, a ja pójdę, wiesz co? Pójdę tutaj za ten usyp. Ja mam tutaj w piasku, wiesz, gdzie to zakopałem, stary, ja tu mam flaszeczkę, wiesz, bo on jest chłodny, ten piasek, żeby, wiesz. No, w takim chłodnym piasku to flaszeczka to jest, kurde, czekaj, muszę tylko odpowiednio elegancja. Wykopać tutaj. Gdzie on był? Teraz znajdziemy w chłodnym piasku, kurde, będzie tutaj. O! Ty, może mi Dima podebrał, stary. Kurde, Dima. Weź, jak Dima widział, stary, to ci podebrał może. Dima i Sasza. Coś mnie zacina, ale to pewnie ma słaby internet, kolego. Weź, już jest 2018 rok, kup se lepszy. 2018, a on ci gada ci o zacinaniu. I dalej mnie zacina w 2018, nie? Weź tą ciężarówkę, no zjechałeś mi centralnie tu, gdzie muszę Janek, się pułać. Ale ja już myślałem, że dziś nie będziesz marudził. Stary, no ale nie robi się tak, że się maszyny powiesz. Ale wiesz co, to ma podkłada. Swój urok, bo ty jakbyś nie marudził, to by było już podejrzane. Stary, ja tu mam robotę do zrobienia. Stary, weź ją po prostu odstaw w jakieś miejsce, które... Po prostu nie. Zastanów się, gdzie ona może nam przeszkadzać, a gdzie nie. Dobra. Teraz muszę podciąć od dołu jeszcze te dwie rury. Tylko się zastanawiam, jak to się... A, tak, dobra. Nie, to zobaczyć, inspekcja. O kurde, panie. Ty to jednak robisz dymy tutaj. Dymy. Hmm. No i jeszcze, wiesz co, tam są dwie duże rury, to musisz je ogarnąć elegancko. Ile nam brakuje? No a, bardzo to... mało, to jedna wystarczy przeciąć. A ty, no i tak fajnie, fajnie to jest zrobione, że nie trzeba później tych końcówek jakichś takich ogrysków docinać, nie? No, że to jednak że jest jednak zapasem. Że jednak ktoś to pomyślał i z zapasem takim. O, i to jest dobre, nie? No i to mi się podoba, ta praca. Wychodzimy. Dobra, sfinalizuj, stary. Finalizacja. Jakby nie, jakby przestał marudzić, to by oznaczało, że ma babę. No, a może paradoksalnie wręcz przeciwnie. Co wy wiecie o babach? Co wy wiecie? Pamiętaj, jakby regularnie zbierać. Ty, co mam robić? Jest traktor. Ty, co się przypaliło, bo klikam tu. A, to już koniec. Pamiętaj, aby regularnie zbierać zasoby węgla brunatnego. No dobra, no to pamiętam. To czekaj, to nasza firma znów wzrosła jej wartość bardzo. To jeszcze musimy zrobić działkę rekreacyjną robimy. Chodź. No to dawać. Działka rekreacyjna. A już tam poleciałem przypadkiem. No dobra, ale jest dwójka? Tak, rekreacyjna dwa, dobra. Kup. Przyjmij. Gdzie załadować deski drewniane? Chodź do desek Janek, drewnianych. Najważniejsze na budowie jest toj. Właśnie dobrze, że tutaj jest.
4 deski drewniane potrzebujemy na widok. Idę do ciebie z... Tu samochodzik ja przyzwę, tak? A już masz, dobra. Wskakuj lepiej, kurde, do szofery ja i jedziemy. Wskakuję, kurde. A mamy tutaj z tyłu takie miejsce na spanie? Wiesz co, chyba to nie jest aż taka. Chociaż każda ma tam takie z tyłu za siedzeniami, to chyba ma każda. Nie wiem, czy mamy tu kogoś, kto jeździ na tirach? Są tirowcy. Bo ja mam na przykład Rafik, co ja wiem, kto, wiesz na kto? Autobusie. Jak się nazywa ta Polish Tracker, tam ta kobitka, ta blondynka? No to ona na pewno nas ogląda. Ona tam ma dużą publiczność, kurczę. Publiczność. Nie, ona ma przecież kanał, ją na live'ach oglądają. Ale ona czy na live'ie ona jedzie tak jak Tracker? Nie, ona robi live'y, a chociaż robiła raz jak jechała, ale to tylko w Polsce chyba. Ale, a nie, zresztą nie wiem czy w Polsce. Iwona. Iwona to ta, co się czyta nazywa, te wszystkie śmieszne rzeczy. Iwona Blecharczyk. Blacharczyk. No, a ten... Co chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, już zapomniałem. Nie każda ma coś takiego, mówią. Tak, nie każda. Kiedy... Ona teraz występuje w Ice Road Trackers. Jak może występować w Ice Road Trackers, jak u nas nie ma lodu? Ale ona przecież za granicą wzięli ją pewnie. I ona jeździ przez ten, przez to jezioro, nie? Czy co to tam jest? Ale co to oni tak biorą po prostu ludzi tam i im każą? Ja myślałem, że oni tam naprawdę pracują, ci ludzie. To, no to jest wszystko oszukane. To jest nie... oszukane, to jest telewizja. Nie. A co jeśli ten wywiad... A, że autobusu, no o Rafikso. Co? Subek poszedł. Nie, Rafikso ten, Rafikso no autobusem, autobusem jeździ. No i dobra, jedziemy z tym. O. Przyjmij zadanie, stary, robota. Co potrzebujemy? No koparkę. Zbuduj szopy, chatka, koparka. Dobra, to ja weź jedną. Czekaj, drugą. Zbuduj szopy, dostaw jetski, wybuż stare chatki? Czy co tam jest napisane? O, to ja idę burzyć starą chatkę. Gdzie tu jest ten miejsce? A, tu jest przyzywanie. Aha, nie, wybuduję. Weź ten... Mhm. No pierwszy trzeba ten, koparka, ładowarka, kurde. Ja biorę koparkę. Dużą. Dużą? To ja ty biorę małą. Mniejszą. Ja lubię tą małą, wiesz. Przy małej robota ty jest lubisz fajna. Malutkie takie kopareczki. Lubię w ogóle takie malutkie kopareczki. Tak przeniosła się do Kanady, właśnie na lodowe trasy, ale nie do telewizji, tylko sama dla siebie pojechała. Aha. Pracować rok wyjechała, dostała pracę na Alasce przez parę miesięcy. No dobra, no. No i fajnie, no i przynajmniej wiesz. Robi to co lubi, kurde, widzisz. Nie, że ano, bo ona tam lubiła, mówiła, że lubi se tam porobić przy takich tam jakichś wiatrowych tych, że fajnie jej się prowadzi samochód taki. Ale tak baba na takiej robocie, wiesz jak to tam pewnie ma jakieś stacje później te, na co tam same chłopy siedzą. A może to i dobrze, sprawa. Może trochę ich odchami, może się trochę zaczną zachowywać, no, wiesz jak to zawsze będą, faceci kurde, sami ze sobą. Głupoty, kurde, będą gadać, nie? Głupoty zawsze gadają, a jak jest kobieta to przynajmniej trochę... Jest szacunku. Trochę wnosi, kurde, atmosfery ogniska. Ale widzisz, bo tam dużo ludzi mówi... O, ona całkiem ładna, czemu ona jeździ samochodem? No ale, no dobra, ale wiecie, to nie jest tak, że jak jest kobieta jakaś tam atrakcyjna, to znaczy, że, jak jest to znaczy, ładna, to że musi być modelką albo Instagirl, ale ona właśnie to jest to, że ona tak strasznie jej się to podoba, no to kurde, jeszcze jeżeli może pracować w tym, no to cóż, no zajebiście, nie? Bo ja na przykład bym nie mógł jeździć, bo ja mam też tendencję na długich trasach do usypiania, kurde. Więc ja na no, pewno ja bym też sam nie mógł, kurde, jechać przede wszystkim. A bym musiał bardzo dużo przerw robić, co jest bardzo niekorzystne dla takiego kierowcy, kurde. Nie no, nie możesz robić przerw, bo to się w ogóle nie opłacało jeszcze, nie? W ogóle się nie opłaca, nie? Kurde, coś z tym szumieniem. Trzeba ci nowy mikrofon kupić, kurde. Muszę kable kupić. No nie wiem, no, bo nigdy nie mam czasu, żeby to zrobić, no bo tak po prostu chcę streamować dla widzów, a nie mogę. Ty już każdą wolną chwilę chcesz streamować, ja właśnie, z szacunku. Ja każdą wolną chwilę, właśnie dla widzów. O, stary. Przeniesiesz to ostatnie? No tak, tylko muszę ci pomóc. O, teraz będzie gitara. No ta branża wciąga jak bagno. Pracuję w tej branży od 18 lat i nic. Kurde, innego... co się wydarzyło? Ty, coś mi trzęsie się tak, końcóweczka.
mam córeczkę. O kurde. Flashbacki z Wietnamu, ja stary. O stary! Co się dzieje? Rzuca! Jadek! Ja widziałem nie to. Nie do mnie tam, do siebie to wołem. Szybko odkładaj to, musimy tą robotę skończyć. Jezu, to jest nawiedzony, to jest nawiedzony. Ale ja tylko jak się nie ruszam, to mi opętuje. A może to jest koszalin, stary? No kłak, dobra, robimy te domki, bo kurde! To jest, kurde, klam z koszalina tutaj w lesie stoi. Ukończono wszystkie, enter, kurde, sfinalizuj, bo nas przecież spadamy opęta. Stąd, stary. Za dużo gazu dałeś. Ciśnienie, stary, bo to jest hydraulika wszystko. Dobra, teraz chyba trzeba... Ty, teraz chyba trzeba będzie ten... O kurde, znów deski. Dokładnie, Labet. To jest głos z Rasta było budowania. Dawidek, znów na deski jedziemy. Na deski znowu? No to go. To jest to życie właśnie. Ta Angelika Larson to kopia Track Girl jest, ale kto to jest Angelika La... Nie wiem, jakiś kurde. No i żeś... Dobra, wiesz co? Wiesz weź co? Tu przyzwij jeszcze raz. Ja weź ją, patrz co się porobiło się coś, porobiło się tak coś. Przypadkowe to było. Ciekawe ile ona zarabia, wiecie co? No pewnie dobrze, no to jest taka robota. Tylko to jest właśnie problem taki, że zarabiacie dobrze, ale nie macie za dużo życia, w sensie nie macie czasu. No, ale to jest dobrze jej zarabiać... życie, no ona no lubi to, nie? Czyli nie ma za... Podstawą no, ona jest nie ma to, męża ani rodziny, no bo no, nie, przecież nie do Kanady ma. Nie pojechała na lód, na ten... Dajmy sobie jakiegoś chopa, kurde, znajdzie. Będzie z nim jeździć. No i co? I on będzie jeździł, a ona będzie a ona już się będzie, nigdy nie będą widzieć. A ona już będzie... Nie, no na zmianę, kurde. Już nigdy przerw nie zrobią. To i to ja jeszcze dadzą w kabinie, stary. I nigdy z niej nie będą wychodzić. Pokaż na mapie. Myślisz, że na tachograf w ogóle patrzą? Co ty to? Kiedy kolejny super podrywacz? O! Ten super podrywacz to może jest... dzisiaj, bo mi jeszcze ja tam zostały jakieś chyba trzy ja to podryby. Oglądałem z Patrycją ostatnio, jak tyś to miał włączone. I Paty mówi, ty, fajna gra. I gdzieś tam się śmiali, bo tam on takie głupoty, kurde, czasem gada. Że na przykład tutaj gada tak spoko, nie? Że no cześć, chciałabyś na przykład dzisiaj ze mną się spotkać i possać! takie kurde. Tak, tylko że tam jest kilka takich historii, gdzie jest dużo takich akcji, a reszta jest taka trochę zmulona. Taka, wiesz. Ale te tam na łóżeczku co leżą, one takie są, kurde, wiesz. No nie da się ukryć, że historia z przyjaciółką, z podrywem, kurde, przyjaciółki, wychodzenie z friendzona, to jest było? Najlepsza. Te. To dobra była historia. To była historia życia. Ach, Janek. I powiedz mi, czy tam widzowie nie mają radia, bo ty radia nie puszczasz. No nie mają radia, każdy sobie puszcza własną muzykę. No na pewno. Odpalcie Spotify i sobie nie każdy puszcza. Ma Spotify'a, bo nie każdy ma Winampa z nielegalnymi MP3-kami jak ty. Jak nie, ja mam Spotify'a i fajnie. A powiedz mi, czy u ciebie jeszcze są nielegalne MP3-ki na tym swoim kompie? Jakieś stare tam może. Nie wiem, czy one są nielegalne. Stary, jeżeli ma, stare, dopiskę, tak stare. Jeżeli ma dopiskę ściągaj mp3.pl, to jest legalna. To ma licencję właśnie. Co? No, takie zawsze były te nazwy, jak ściągałeś MP3-ki, to one miały taką nazwę strony w końcówce, wiesz? Że to taka reklama, kurde. Kurde, wiesz co, nie miałem takich MP3-ek nigdy. Wzmocnij szopy, dobra, ja robię płot. Ale co aha, w płot? Bo deski trzeba dostarczyć, kurde. Cześć wszystkim, dzień dobry, witam. Możecie się pochwalić, co dzisiaj na śniadanko było jedzone. Bo ja, kurde, nie jadłem nic. Ale mam dwie bułki ze wczoraj, to bym może je zrobił. Ty, wiesz co sobie kupiłem? Kupiłem sobie takie bagietki, które są po prostu do zrobienia w piekarniku i one są jak świeże, wiesz, jak takie świeże upieczone, cieplutkie. I taką cieplutką... Co ty a czemu przeklinasz w niedzielę? No bo się zdenerwowałem, kurde. No stary, wjechałeś i mnie stuknąłeś, jak ja tutaj ciężko pracuję, no. Nie pracujesz. A czemu cię takie denerwują rzeczy? Przecież to jesteś stary bo człowiek. Bo stary, to... bo to jest tak, jak ja bym próbował wsadzić, kurde, igłę do dziurki, a ty byś mnie w tym momencie, kiedy ona już ma wchodzić, byś mnie stuknął, no stary, w łokieć. To jest...
A to najgorzej, mi się przypomniała taka historia o wchodzeniu, wiesz, i stukaniu, ale to kiedy indziej opowiem. No właśnie. Sobie wyobraź, że ktoś ci kurde wchodzi. I w tym momencie ci się, że tak powiem, wpieprzać kurde za kąskę, a wódeczkę. Normalnie wódeczkę. Czy polecam zielone pesto z Biedry? Nie, bo kiedyś był jakiś dobry, a teraz jakiś taki, nie wiem. Zawsze mają jakiegoś innego dostawcę do wszystkiego i się nagle okazuje, że to co było dobre, to już nie jest dobre. Życie kurde. O czym gadacie? A no, o nawlekaniu igiełki. O życiu, kurde. To są te... Właśnie, na tym polega, moi drodzy, robota taka fizyczna, że se można w prawdziwym życiu pogadać o prawdziwych życiowych sprawach. Wiem, problem jest taki, że zazwyczaj jak robisz, stary, na takiej budowie... To każdy osobno gdzieś coś robi. Nie, no, radio może, leci, stary, disco polo. Nie ma za bardzo z kim pogadać, bo wiesz, co tam robi. To wiem, taksy, co tam o życiu, robi. Kurde, to takie Janusze życia, stary. Ja, wiesz co można pogadać? Jak przejdzie kobieta i tak, ty, fajna! I po kurde, i gwiżdżą mnie. Tak robiłeś, kurde? Nie, ale krzywdę, byli tak tacy stary zboczuchy były, co mają żony, kurde, wiesz. I ten, i tak, kurde, zawsze, kurde, fajna, fajna, kurde, i krzyczą tam, I to hasło, nie? I, ale masrake, Tak się gada, kurde. I gadali tak, o jest, o je, ale fajno, o je. I hasło, białe kaski robią laski. Dobra, jest gotowe, teraz to nam będzie stały dochód dawało. Nie wiem, czy my nie musimy pracowników jeszcze przypisać, bo mamy... Przypisz pracownika do sprzedaży zasobów. O! Pracownicy, czekaj, zatrudnij pracownika, przyjmij. Kiedyś to było. Czekaj, ja zatrudnię takiego za 3000 i go dam... Go zatrudnienie, nie? To jest se gry na Twitchu. Cena sprzedaży zasobów, cena zatrudnienia 70, no. Jasio. To jest Jasio Dąbrowski. Ty, a popatrz. No. O kurde, stary, my tu mamy... Nie działają nam w ogóle te. Bo my tam nie mamy pracowników, rozumiem? No ja już tam działam. Ja do sprzedaży tu... zasobów przypisałeś? Kopalnia, przypisz do sprzedaży. Ty masz w ogóle tak źle makijaż zrobiony w tej postaci? Stary, ty masz... Status zajęty pozostało. Ty masz rzęsy... Ja pierdzielę, masakra, zobaczcie to. Ty no, ale nie mogę. Tym Gold Valley nie mogę ich poprzypisywać, nie wiem czemu, mam wszystko, że jest jakiś status zajęty. Nie możesz tego zrobić będąc klientem, stary. Ja jestem jako klient. Dobra, czy myśmy już jeszcze dom murowany musimy dawaj, zrobić, dawaj, dom stary. Murowany, pokaż na mapie, przeteleportuj się. Jestem przeteletransportowany. Kościół, ale z czemu jestem przy kościół? A bo to jest tutaj. To kościół zrobiłem? Ty. A gdzie to jest dom? O kurde, nie to zrobiłem, czekaj, dobra. Dom, sorry, pokaż sorry. Na mapie. No, stary kościół, farma. Gdzie to jest, Holender? Ty no... Nie ma tego, ty. Może trzeba zburzyć ten i zrobić. Kontrakt, przygotowanie, to jest przygotowanie, to dobrze A, jest. Go kościół, kurde. Go kościół, kurde. Zlikwiduj będzie. Ławki. No to dobra, dzisiaj w niedzielę, moi drodzy, młotem się podzielę. Aha, bo to jest taka robota na razie ręczna, tak? To jest taka ty, robota, jaka to jest że... robota ręczna, że ja już biorę koparkę. Chodź mi tu wszyscy, ławeczkę rozwalmy. Ale zauważ, że my znów jesteśmy niedziela i kurde, znowu jest robota w kościele. Kurde. Robocza niedziela dzisiaj jest. No. Bo masz tam tylko jednego pracownika. Aha, że na tamtej mapie mam tylko jednego pracownika. A no dobra, to trzeba by się było tam przenieść w pewnym momencie, wiesz? No. Czemu Soł ma taki słaby mikrofon? No bo to słaby streamer ogółem, no. Może tak być, kurde. Nie, może te mikrofony się zużywają.
Kurde, Janek, to jesteś niezły wariat. Ja tutaj będę polewał. To polej, Dawidek, polej. Kurde, powiem ci, że strasznie ciężko te ściany idą. Jakieś są, kurde, z tytanu chyba. To jest Attack of Titan. Weź to lepiej ręcznie zrób, wiesz, bo to jest, kurde, padaka. Na dole tutaj parę uderzeń. No właśnie, gitara. Tym koparką to się nie da tego w ogóle przepchnąć, tak? No i wyburz ruiny. O ja, Janek, dobra. To jest zadanie to jest robota kule. Chyba dla kuli, nie? To go, ja będę polewał ty już. Ty kule, nie? Ja będę polewał. Ty kule bierz. Co ty? Ja już mam tutaj hydrant. Nie no, bierz kule. Janek, ale patrz, niepotrzebnie tracimy czas, jak ja sobie już polewam. No ale nie chcesz kuli. Nie, ja muszę teraz być taki jak ty, czyli sobie coś ubzdurałem i kurde, nie dam zmienić zdania, stary. Bo ja chcę. Stary, ale zobacz, patrz jak twoi widzowie teraz idą na mój stream, bo chcą zobaczyć jak kulo się buja, stary. Stary, tak by wejść na twój stream, trzeba kurde wykonać stary test IQ, nie? Czekaj. Niestety, ale... Z tych za dużą wartością to słabo, trzeba cyganić. Opętało mnie szatan w kościele. Jezu, gdzie jest proboszcz? Nie ma takiego proboszcza. Co nie ma proboszcza? Nie ma proboszcza, uciekł już tu. Koniec, afera była. To była afera gruntowa. A nie była to afera. To odzyskały siostry, kurde, Godlewskie. Służebnego serduszka i się okazało, że jednak ten teren jest wart bardzo dużo i sprzedały go biznesmenom. A miał tu być sierociniec, kurde. Ale nie będzie sierocińca i dzieci będą po prostu nie dosyć, że sieroty to jeszcze bezdomne sieroty. Dom Boży to jest. To jakaś taka fajna muzyka, taki death metal by się przydał do tego. To przecież jest tam, to weź se pójść na chwilę, aby... No dobra. Na X-ie chyba, nie? Czy nie? No to nie ma takiej muzyki, jakiej ja myślałem, wiesz? Chciał takie jak darcie, stary... Darcie japy takie. Darcie japy. Tak na czarną mszę. Kule muszę ci nasmarować. Czekaj. No, działka rekreacyjna 400, kurde, widać, że to tereny rekreacyjne są. I czy tu będzie wybudowany supermarket w tym miejscu, Janek? Po kościele? No. No na pewno, kurde. I on będzie właśnie w niedzielę otwarty tylko, nie? Będzie taki niedzielny. Taki specjalnie ktoś na złość. Bo tu mu ksiądz jak był niegrzeczny, tego za ucho wytargał i kazał przed ołtarzem. Czy tyś wiedział, tak? Że Filip Heiser ma kanał na YouTubie? Tak? I zrobił test niedzieli tej niepracującej i sprawdzał, czy sklepy są pozamykane i znalazł parę w Warszawie. Czy tam gdzie, nie wiem gdzie on tam był. I ten... I tam wszyscy do tego sklepu, a ona tam miała wszystko, kurde, tylko że miała ceny takie, wiesz. Warszawskie takie. Warszawskie ceny. Ale głupie w ogóle, bo ona się zgodziła. Ja nie wiem czemu, bo ona... Bo czy ona mówi, a pani pracuje? A czy pani jest właścicielem w takim razie? No nie. Jestem... Kim ona to powiedziała? Właśnie, bo ktoś z rodziny może gra, ale ona nie jest z rodziny. Ona jest koleżanką czy kimś? I mówi, o nie, to policja teraz przyjedzie, nie? I coś takiego. Po co oni w ogóle to wrzucili?
Stary, każdy już będzie wiedział, że. Pewnie tam... ustawione było, pewnie ona jest właścicielką, ale chcieli, żeby Bąkol to na YouTubie myślał, że to tak jest. Dokładnie, że to jest. Bo teraz każdy myśli, że o, to nie jest w telewizji, tylko w internecie, to musi być prawda. Okej, w końcu. Dobra, sfinalizuj, bo to tych skrawków to by mi się nie chciało tu dłubać. No dobra, lecisz. Klątwa proboszcza dopadnie wszystkich, co zburzyli dom Boży. Ogień. No już jest po nas. Dobra, co tam jeszcze? Teraz drugi etap, gdzie to jest? Ty, no tutaj był kościół i go nie ma, no. No dobra, ale tu była tablica i jej nie ma. Stary, bo to jest prace, stary most, to już jest koniec, tylko trzeba było wyburzyć. Nie, myśmy dom murowany chcieli postawić. No ale to dom murowany, a kościół to były dwie różne rzeczy, ty. Stary. Kurwa, chodź wsiadaj do... Ty, ja wiem gdzie jest dom murowany, tu tutaj, jest, no. Dalej. Jezu święty, a żeśmy robotę zrobili. Ależmy kurwa. To po co tam zrobili. Było, że ten etap, stary? To nie to była tak zwana klątwa domu kościół, murowanego. Mieliśmy zbudować dom, Dawidek. Nie wierzę, to... Wiesz co, teraz powinniśmy wziąć, wyciągnąć sobie, kurde, termosy z kawą, herbatą i zajadać się kanapeczkami, nie? Teraz to wiesz, trzeba uciekać, dokładnie. Bo kurde się skapną, żeśmy wyburzyli nie ten budynek, co trzeba. No.